Błogosławiony Edun Bojanowski, gdy miał 4 lata, bardzo ciężko zachorował. Prawie był umierający. Matka jego, pobożna kobieta, zwróciła się z gorącą modlitwą do Matki Bożej Gostyńskiej i stał się cud. Został uzdrowiony. Został jej oddany. Jej zawierzał wiele spraw. Gdy miał problemy, szedł do tej, która jest łaski pełną. I pod koniec życia napisał: bez Maryi trudno było żyć na tym świecie. Mam zadanie na dziś dla Ciebie. Pomyśl, jaką sprawę chcesz powierzyć tej, która jest łaski pełną, i opleć je różańcem.